Znajdź rękę, pokonaj moją izbie i lampę. Znajdź rękę na drugim piętrze starego domu. Może bym się po prostu wróciła. Nie wiem, wracam do starego domu. Wrócę do nich za chwilę. Czemu nie mogę tędy przejść? A mogę. To czemu ja nie przeszłam wcześniej? Bez sensu. Monetkę odłożę. Zdjęcie skarbu, ukryłam tu coś fajnego. Czekajcie, jeszcze raz to zdjęcie sprawdzę. Eksploruj. No to jest jakaś toaleta. A jest z drugiej strony coś? Ukryłam tu coś fajnego, spróbuj to znaleźć. Dobra. Czyli tak, schowam to. Kasia gdzieś na IM Katowice. Wiecie co? Rozmawiałam na ten temat. Znaczy, na razie staram się o akredytację. Zobaczymy, czy to jest akredytacja. Jak tak? No to zobaczymy. Może bym ją tym pociskiem zapalającym rzuciła. Może korbę bym odłożyła. Odłożę korbę, bo może mi się nie przydać na razie. Klucz wrony. Też zawsze mogę wrócić, to w sumie niedaleko. A przydadło mi się... Tu jest skarb! Automatyczne. I to jest ten skarb? A jedno to na odłożę, bo i tak nie mam tej broni. Mag 44. Odłóż. Amunicja pistoletowa, naboje do strzelby, psychostymulanty. Psychotropki sobie zjem, jak pójdę tam przed tym. Jeszcze zapiszę. A mam dwie monetki. Dobra. Jedna jeszcze. Sterydy. Przydadzą się na tą krowę. Efekt jest trwały. Zwiększał siły, maksymalne zdrowie. Używaj. Bierę to. Maksymalne zdrowie uległo zwiększeniu. Cewik? Tak. Kasia na sterydach. No dobra, ale się zastanawiam w sumie tylko nad tym kiblem, bo ten skarb niby tu jest, ale ten skarb taki marny jest. No i potrzebuję 9 tych, 9 monetek. I weźmiemy nową broń. Mark 44. Duży odrzut. Zamknę sobie drzwi w lodówce, bo wszystko zaśmierdnie. Dobra. Dobra, idziemy na tyły domu. Jeszcze dużo w sumie ominęłam, bo w tamtym domu... W tamtym domu nad wodą. Pamiętacie, tam mamy do zebrania parę rzeczy. Chemikalia, przydadzą się. Tak znam się do czego bym chciała to... Z czym bym to chciała craftić, nie? Neuropociski. Ziele. Tam było dużo ziela, zrobię sobie super apteczkę. O tak. Zrobię sobie super apteczkę. No tego nie chcę. Paliwo stałe. Chciałabym... Super apteczka. Nie da się. Psychotropki mogłam sobie zjeść w sumie. No tak zrobię. Użyj. Nie chcę tego. No to hop. Tam są pająki, to wiem. No, a to zaraz spadnie, nie? Na mnie.
naboje. Dobrze, eksplorowałam. Tutaj mam psychostymulanty, a to jak mi się skończą. Tam jest jeszcze jeden, czyli... Rozwalę te pająki. Jedno i drugie. Pozbieram fanty, zrobię sobie apteczkę. Chociaż ciężko się, wiecie, przed nią broni, nie? Tak naprawdę. No bo do strzelby, no niby się przyda, nie? A te suplementy szybszego przeładowania już użyłaś? Tak. I teraz jestem już i na sterydach. I... Stąd przyszłam. Jestem już na sterydach i na tym czymś, co przyspiesza... strzelanie. Puszczaj. Nie boję się ciebie! Robię reload. Tutaj trzeba być w ciągłej, wiecie, gotowości przy tej kobiecie. Tylko jaką taktykę? No ona potem się taka robi, wiecie. Przywalnia mnie w tyłek. Widzieliście? Jakoś łagodnie to przeszłam. Dziwne dźwięki się wydaje. Co tam się dzieje? Skończyłaś. No niby rozwaliłam to krocze, no. Trzeba do góry iść jakoś. Coś podniosło, nie wiem co. Czemu krocz? Bo tam miałam na kroczu coś dziwnego. Wiesz, ona jest. Urosła jakoś. Coś się jej przytyło. Gdzie uciekasz? Znowu zwiała pinda jedna. Kładę sobie ten, poleję sobie, tu siup siup. Stay dead, okay?
Udało się. Zabiliśmy ją. Ale nie powiem. Nie było łatwo. Teraz trzeba zrobić lód. Zbieramy wszystko, co leży, nie? Z dołu wszystko zgarnęłam. Jeszcze ten syneczek mi popieprzony został, nie? Ogólnie długa ta gra jest? Ktoś wie, może? Dobra, czyli tu mam wrócić. Wrócę tu. No przejście mi się zrobiło. Podomniałam, że mam tam pójść. Stąd wszystko zgarnęłam. Na 10 godzin. Ja uważam, że ta gra jest super. Naprawdę. Już dawno nie wybawiłam się w... tak fajnie. Naprawdę. Paliwo do palnika. Psychotropki sobie wezmę. No i będzie. Za mało miejsca. Nieprawda. Naprawdę już tak dawno dobrze się nie bawiłam. Amunicja pistoletowa. Tam mam jeszcze. Gdzieś tam. A tutaj już wszystko pozbierałam? Tutaj leży na stole co nieco jeszcze. Tu leży amunicja już pełna? Mam za mało miejsca. No dobra. Przydałaby się amunicja do shotguna, nie? Tu jest dużo przedmiotów. Chemikalia, nie mogę podnieść. Paliwo do palnika. Tego ci zawsze potrzeba. Co to? Apteczka, też zawsze potrzebne. Patrzcie, tu można lutować w ogóle w tym miejscu. No i chemikaliów mam dużo. Powinnam coś wyrzucić. Albo coś połączyć. O! Tam jednego slota. Chemikalia tam były. Akurat. Jedne. Drugie. Jak ma za mało miejsca? To jedne chemikalia mogę tylko robić? Nic to nie rozumiem. A bo nie mam za dużo apteczek. No trudno. Kiedyś może po to wrócę. Dużo, czyli tu mam dwa chemikalia. Pamiętajcie, w domu nad tym są dwa chemikalia. Teraz idziemy na te drzwi, które się nam otworzyły. Nie pamiętam, gdzie one były. Tutaj. Amunicja pistoletowa. Tylnie wyjście. No proszę ja ciebie, tylnym wyjściem, sniki biki. Dobra, idziemy po zapis. Mam się z nią spotkać. A to teraz tam to powinna przyjść do przyczepy, tam ta dziewczyna. No dobra, przyceluję może, co? To właścicielka stanika miała przyjść. Dobra. Suplementy. Tabletki dzienne, układ nerwowy. Nie można ich by... Należy przerobić je na lek. Proch strzelniczy. Paliwo stałe. Mam jedną apteczkę, mogłabym sobie... Mam ich więcej. Nie wiem, czy w ogóle aż tyle apteczek nie potrzebuję. Super, apteczki sobie zostawię. Na razie, najpierw wrócę. Nie. Mam latarnię, czy muszę iść tam. Zrobię save'a. Chcesz zapisać? Tak. Czyli muszę wrócić do tego domu nad wodą. I tak, i tak. Ajsu, pieniążków nie mam. Dobra. Wracamy do domu nad wodą. Tam się wchodziło... W sumie tędy będzie szybciej. Chyba ręki nie masz, dlatego przyszyta. Znaczy, moją rękę odrąbała mi moja małżonka. Moja droga małżonka. Ręka została mi przymocowana z powrotem za pomocą strzywek. Także wiecie.
Jak się czasami w związku nie układa, to różne rzeczy się dzieją. Dobra, tędy. I tam w ogóle tutaj na dole też jest sporo rzeczy do pozbierania. Tam też chyba było coś. Czy już zebrałam? W ogóle rozpierdziel w tym domu straszny. Ciekawe, co syn będzie robić. No, będzie męczył moją żonę. What the fuck? Kto tam gra na pianinie? Co za duchy? Nic tu nie jest napisane. Mam mało naboi do strzelby. Wysiekałam wszystko na niej. Kyrie eleison. Go. Pokój dziecięcy. Krokodyl. Tam jest jakaś szafka, ale spojrzę najpierw tutaj. Tam jest korytarz, dalej można iść. Dlaczego nie mogę zobaczyć, co jest w tym? Jeżeli nic w szufladach nie ma. Okna się tłuką. Ktoś sobie ze mnie jaja robi, zaraz mi coś tu wyskoczy. Już mnie wszystko swędzi na samą myśl, nie? Naprawdę już mnie z nerwów wszystko swędzi, buty. To tak trzyma buty? Muzyczka jakaś? Pokój zamknięty. Ewidentnie dziecięcy. Także wiecie. Niektórzy mam creepy upodobania. Obrazek. Rozpadająca się łódź. Co to, Titanic? To jest Titanic, z którego wypadają ludzie. Jest burza. Dziecko jakieś traumatyczne przeżycia musiało mieć. Te baloniki da się rozwalić? Nie da się. Kasia, bo do pianina na baterię działa. Dobra. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Ja wiem, że on tu będzie. Pewnie wylezie, jak się odwrócę, nie? Jestem pewna. Tam się nie da. Trzeba iść tędy. No, Boże, się zaczęłam jąkać. Tam jest dziura. Jest z nią coś nie tak. Dobra, to znaczy chyba nie. Nie idź tędy. Jestem bardzo odważną kobietą, że gram w to sama, będę w domu. Oj. Stay away. Moja córeczka? I said! Stay away! Balonik? Idę do aresztu. Skażone pomieszczenie, pokój dziecięcy. Dobra, cofnę się jeszcze. Tu się nie da. Boże. Wystraszyliście się? Chcę tam przejść, tam. Ale tam się nie da.
Dobra, czyli tylko mogę iść tam. Wystraszyłam się bardziej ciebie niż ja i wiem. Kasiu, to było złe. Wiem. Słaby był ten jumpscare. Nieprawda, był całkiem fajny. Tylko po prostu nie chcecie się przyznać. Wstydzicie się. Nie wstydźcie się. Czemu to miejsce jest w ogóle za kratą? Muszę iść tam, ewidentnie muszę... czekajcie, bo za daleko przysunąłem kamerę. No, bo w tym samym miejscu jestem. Wiecie. Idziemy. Dobra, zaraz się zgaśnie. Tu jest dziura w ścianie. Kluczyk. No, sama się domyśliłam, że jest dziura w ścianie. Nie potrzebowałam podpowiedzi. Tyle teraz. Oj. Tu dziecko się na mnie rzuci. Dziecko się na mnie rzuci. Za 3, 2, 1, 0. Albo ten goleś. Nie bój się, Kasia. Jesteś silną, niezależną kobietą. Nawet jak ktoś cię zaatakuje, to nic strasznego. Mam rękę. Ręka osobnika serii D. Teraz tylko głowa. Halo? Ja nie chcę tam iść. Dobra, poszła naskarżyć. Skarży pyta jedna, jestem pewna. Widziałam ją. Tam uciekła. Czyli, że tam. Fak, wymalowała tu coś. Zamknęłam, jest skubana. Wszędzie oczy. Nie lubię tej muzyki już. Baso! Ale moment wybrałeś. New Palerin! Dobra. Przerwa! Fuck! Zróbmy przerwę, bo tam jest jakaś drama. Muzykę mi włączyli. Ale wiecie, ja to staram się podejść to, że jak jest taka mega mroczna muzyka, to wtedy trzeba jeszcze mocniej się, wiecie, wyluzować. Baso, just subscribe. Witaj w gronie paladynów. Fajnie, że jesteś. Dzięki wielkie za subskrypcję. Dzięki. Dziękuję bardzo ładnie. Oh. Dobry moment wybrałeś, bo akurat mogę odetchnąć od tego stresu. Kasia, ona boi się bardziej ciebie niż ty jej. To tak jak z pająkami. Może coś dopisała w liście? Nie. Wszędzie oczy. Dotknęłam kubka i się przestraszyłam. Kasia, pachy, paszki są ogolone, gładziutkie. To jest taki cień, pada. Ale co ja mam, wiecie? Ja wiem, jaki tam to wygląda. A to, że iluzja mówi wam, że tam jest już ciemno. Widzę to pudełko. Usłyszałam, że wczoraj ktoś przeżywał. Że paszki nieogolone, nie? Dobra, muzyka się robi coraz mroczniejsza. Pewnie zamknięte. No, wiedziałam, że coś na mnie czyha, nie? Najgorsze jest to, że nie mam już naboi do rzutki. Dobra, czekajcie, bo zrobiłam za szybkiego sensa. Wyłączcie tę muzykę! Ja nie chcę tej muzyczki. Dajcie mi spokojną muzykę, ja nie lubię takiej muzyki. Czy mam psychotropki jakieś? Odstawiłam, no. Przestań mnie straszyć. Wybacz. Dobra. Z shotgunem to idzie gładko. Prawie. Człowieku, no. Stworzę, ja już został mi jeden nabój z shotguna. Teraz muszę z tym chodzić.
Dobra, po krzyku. Najgorzej, że teraz będzie problem, nie? Teraz będzie problem. Houston, we have a problem. Nie, ta muza jest zwalona. A, coś wylezie. My family, Evelyn. Ta muza mi nie pomaga. Coś był... Czy jej rodziną były te stwory dziwne? My family. Czy ten ktoś trzyma pistolet i strzela do tych ludzi? Nie, to jest zabawka. Ona ma zabawkę w ręce. Dziwna ta rodzina, muszę ci, dziewczynko, powiedzieć. Niepotrzebnie ci kredki dawali. Idzie. Cholera. Dobra, nerwy na wody, nie? Mam apteczek trochę. Dotrę do tego pieprzonego tego. Ale ciarki mam na całym ciele, nie? I na rączkach, i na nóżkach. To chyba nie jest za dobrze. Potrzebuję naboi do strzelby. Chciałabym się poczuć bezpiecznie. Uciekanie się z nim bijesz, ale to mi uciekanie da, nic mi uciekanie nie da. Uciekanie nic nie da. Od problemów też uciekacie? Problemom stawia się czoło, a nie ucieka się przed nimi. Nerw czaszkowy. Nerw od Zeridę. No to niby no mam, no. Tu nic nie było, nie? Po prostu jest nóżki. Okej. Okay. O, o! Dzwoni do mnie. To ona. Tak, 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 tak. Ja myślę, że ona mnie wykorzystuje, ona mnie chce zjeść. Jak modliszka, że ja jej to przyniosę, ona mnie zje. Szkoda, że nie mogę kija baseballowego wziąć. W ogóle chcę nie za swoją siekierą. Lubię tu coś. Idę do przyczepy. Nie rozglądam się za siebie. Idę przed siebie. Muzyka z creepy, nie? O fuck, się straszyłam. Nawias zamykający. Odblokowane osiągnięcie. Gruby wyjaśni prawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, hej. To... Ale chyba straszniejsze niż te inne dźwięki. Jednak. Tak, bo trochę się stresowałam. W ogóle patrzcie, tu jest jakiś taras widokowy i w ogóle. Też bym nie upał Zoe. Jezu. Hej. Hej. Nie ufam jej. A co z tym? To miejsce mnie zastanawia jeszcze, wiecie? To. Tu jest akumulator. No nie wiem, co tu trzeba. Mam do palenia. I shotguna mam, tylko jedna kulka, nie? A, skubana wcale na mnie nie czeka, oszustka jedna. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. And Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go!
What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern, understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. It's not going anywhere. The first step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer. No, pewnie część cudzego ciała, nie? Pewnie mojej żony, będzie na pewno. You wanna have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Dobrze, do lodówki każ mi zaglądać, bo zgłodniałam. Yummy, yummy, yummy. Pisz na co ludzka rączka pewnie. Oj, główka. Kto to? Co to jest?